Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Smog Games 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie drafta, więc przechodzimy do tego trybu. Wybieramy sobie nowy draft. No i zobaczymy jaki skład uda się ułożyć. Na początku mamy oczywiście formację. No i zobaczmy, którą możemy wybrać. Może spróbujmy formację 4-3-2-1. Mamy tutaj kilka ciekawych pozycji, na których mogą pojawić się ciekawe karty. No i mamy już na sam początek Salaha 99. Teraz kolejny zawodnik do wyboru. No, i tu akurat nie ma nikogo z Premier League, ale możemy sobie wybrać Jao-Mario. Teraz kolejny środkowy pomocnik. No i jest Ferreira, on akurat połączy się z Jao-Mario. No ale wolałbym jednak więcej Dominików z Premier League, żeby połączyć ich z Salachem, ale zobaczymy. Teraz możemy przejść do wyboru napastników. Ok, jest kulusewski, więc wybierzmy tutaj piłkarza Tottenhamu. Teraz napastnik. No i myślę, że tutaj wybierzemy sobie w No Mamy ciekawe karty, tylko że nie ma aż tak dużo piłkarzy z Premier League. Tutaj akurat mamy Sterlinga. No i teraz skompletujmy obronę. Mamy tutaj Tangangę z Tottenhamu. Teraz środek obrony i mamy Rudigera. No i zobaczmy, kto pojawi się obok niego. Okej, okay, nie ma nikogo z Premier League, ale jest Emre Can, który też połączy się z zawodnikiem Chelsea, a właściwie to nowym zawodnikiem Realu Madrid. No i teraz na prawie obronie mamy kilka ciekawych kart. Jest m.in. Cordoba, jest Valverde, ale ja wybieram Jamesa, bo jest on z Premier League, więc będzie miał on fajne połączenia z zawodnikami z Ligi Angielskiej. Na bramce nie mamy bramkarza z Premier League, ale może tutaj pojawi się ktoś z Ligi Angielskiej. Mamy Dehe, więc wybierzmy tutaj piłkarza Manchester United. No i kolejny piłkarz do wyboru mamy Warana, jest też Van Dijk, więc wybieramy tutaj Van Dijk No i kolejny piłkarz. To myślę, że wybiorę sobie stylę pod ocenę ogólną. Teraz kolejny piłkarz do wyboru jest Noble. Możemy go sobie wstawić do środka pola, najfajniej no nam tutaj połączy tych piłkarzy. Teraz następny załadnik do wyboru jest Kevin De Bruyne, kolejny pomocnik z Premier League. No i ta pomoc wygląda naprawdę świetnie. Mamy Nobla, Salah oraz De Bruyne. Jeszcze przydałby nam się jakiś napastnik z Premier League. Zobaczmy, jest Richarlison Na razie wybierzmy sobie Richarlisona no, ale może pojawi się ktoś ciekawszy. Zobaczmy, tutaj jest Adam Traoré. No wypórę chyba Hellera pod oceną ogólną. No i następny piłkarz do wyboru jest Lekazet, jest też Madison. Myślę, że tutaj chyba Lekazet mi się najbardziej przyda. Chociaż mogę dać królewskiego na ataka, na prawą stronę dać Madisona. Ale ok, już wybraliśmy Lekazeta. Teraz mamy kolejnych zawodników do wyboru z obawyang wybierzmy go sobie, żeby trochę podnieść ocenę ogólną. No i następny zawodnik, którego będziemy mogli wybrać. Niech to będzie Pereira. Akurat będzie mógł on skoczyć na lewą obronę. Ok, tu mamy też kilku ciekawych piłkarzy do wyboru. Niech będzie Zacha. Wskoczy sobie do skodu zamiast Sterlinga. No i ostatni piłkarz. Do wyboru jest e, Matip, może niech będzie Matip e, w wersji Inform. No i okej, ten skład prezentuje się naprawdę nieźle. Mamy ocenę 193. Też całkiem niosław karterowych w ataku Zaha, e, lakata doraz Krusewskich, w pomocy Noble w Stalach oraz dobroźny, no, no i też bardzo solidna brona. E, Pereira, Van Dyke, Rudiger, James. No i nabrałem też DDH. No więc wybierzmy managera i przejdziemy do podsumowania. Niech to będzie Tuchel. No i mamy oczywiście podsumowanie. Najlepsi gracze to Aubameyang w salach oraz Van Dijk. Mamy 93 punkty oceny oraz 100 zgrania. Całącznie daje nam wynik 193, no i przechodzimy do pierwszego spotkania. Ok, weźmiemy sobie mecz z botem. No i zobaczymy, czy uda się wygrać. Mamy w pierwszej rundzie Liverpool, czyli dosyć mocny przeciwnik. Mamy lepszy skład od naszego. No ale liczę, że uda się ich pokonać. No i zobaczymy. Niestety w salach zdobywa bramkę, ale jest to w salach z Liverpoolu. No ale na szczęście Zacha wyrównuje. Mamy 1 do 1. Teraz lakatet na 2 do 1, niestety Nunes wyrównał. No i będziemy mieli dogrywka. tutaj jednak różnie może być w dogrywce. No i zobaczmy, niestety w sadu weźmiemy się malę sobie w obramkę, no i przegrywamy tego drafta w pierwszej rundzie. No i otworzymy sobie paczki. Mamy tutaj srebrną paczkę, tutaj nie będzie oczywiście nic dobrego. No i przechodzimy do kolejnej paczki, jest złota paczka, jest karta Inform. Ok, akurat tutaj mamy już tego informację, sobie squigsolujemy te karty. No i jest kolejny inform w następnej paczce. Tym razem jest to Rodriguez. No i okej, okay, może jeszcze otworzymy sobie jakieś paczki w sklepie, zobaczmy czy jest coś ciekawego. Możemy otwórzmy paczkę 85, zobaczymy czy poleci coś ciekawego. Jest ikona. No i to będzie Kennedy Glish. Tylko ciekawa jaka to będzie wersja. Poczekajmy chwilę. Ok, jest to 87. Akurat go posiadam, ale mogę go sobie zachować do SBC no I otwórzmy jeszcze jedną paczkę 85 Ok, tu mamy kartę specjalną, jest to napastnik z Francji, to chyba będzie Benjeder, tak jest, mamy tutaj Benjedera Oczywiście go też posiadam, więc sobie go zachowam do SBC no ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Udało się ułożyć całkiem ciekawy skład w drafcie, no ale szkoda, że odpadliśmy w pierwszej rundzie. No i tak myślę, że wyszedł całkiem spoko skład. No a w tym odcinku to było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.